jedziemy i jedziemy i zwiedzamy piękne kolory jesieni i zakręty i podziwiamy kolarzy, ci to mają powera. Tam pan coś? Drzewo szuka. Zima. Zima idzie. Sefciu, misia oczywiście już zasnęła, a Seweryn jeszcze walczy ze snem. No zobaczcie, co się tu dzieje. Out jest multum. I ludzie sobie idą, zwiedzają. Myślę, że na Wielką Sowę też na pewno są wejścia. Ale naprawdę out. Nie spodziewałem się też. My gdzieś tutaj musimy też zaparkować. Bo jesteśmy blisko wejścia. Tu na parking wjeżdżamy? I mamy schronisko górskie Zygmuntówka. 5 minut drogi. Więc lecimy. O, co tu jest? Sowa. Zygmuntówka. Nie? 5 lat ta sowa, co? Tak, bo Zygmuntówkę charakteryzuje to, że jest wszystko w sowy. Tak? Idziemy. Na razie jest fajnie, bo z górki. Opa lala. Co tam chłopaki macie? Narty? Zygmuntówka. Co chcesz, kija? No zaraz znajdziemy. O masz, tutaj jest, dawaj. Duży. Proszę bardzo. Proszę. No jesteś w prawdziwych górach. Ekstra. Panie Chawranek, dokąd pan podąża? Uważaj tylko, że jestem w głowę nie zbyt. A, nie ma zwierzątka. Jest strefa Zygmuntówka. Jesteśmy już na miejscu. A tutaj mieszkają? Tutaj, tak. Tutaj mamy na wprost schronisko. Strefa Zygmuntówka, od razu czuć zapachy kiełbaski. Idziemy sobie z misią. Nie? Misiulka? Oczywiście misiu też idzie z nami, tak? Tak. Tak, no bo jak mogłoby misia zabrać? Sama luna była. Tak, taka sama luna. No tak, tak. Tylko kolor ma inny, no nie jakiś czekoladowy. 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 Kiełbaska. Kiełbaska chyba jest, nie? Tak. No tak pachnie jak kiełbaska. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest dobrego. Ta luna. Taka luna. Ta luna i ta luna, no. Taka kolorowa. No. Zygmuntówka, Przełęcz Jugowska, 805 metrów nad poziomem morza. Ten widok uwielbiamy, no nie, misia? Dobrze już. Ale cudownie. Idziemy, idziemy. No misia, halo. Idziemy tam w dół. Zobaczyć. Tak? Tak. Czekaj. Ojeju. No powolutku. No. No. Co tam? Chłopaki są na przodzie. Idziemy tam na dół. Bo tutaj w schronisku
Chcieliśmy sobie zamówić polewkę, ale się skończyła. O godzinie 13 nie ma już jedzenia, a na co innego trzeba czekać 2 godziny. Więc no trochę długo. No i o 13 trochę słabo, że nie można zjeść żadnej zupy, bo nic nie ma, więc szkoda, no szkoda. Ale gdzieś tam na stronę też pisano, kiedyś czytałam o tym, że częsty minus właśnie schroniska Zygmuntówki jest to, że po prostu nie ma tutaj jedzenia. Więc zobaczymy na dole. I udało nam się zejść. Ciężko było? Tak? Ciężko to będzie wejść. Ale daliśmy radę zejść, nie? Jesteśmy w bukowej chacie. Armata, no. Wielka, ogromna armata. Ona strzela cukierkami. Strzela cukierkami? Ta armata strzela cukierkami. Seweryn. Dobra, zobaczymy tutaj. Kiedy się dostatujemy? No to chodźcie, wejdziemy do środka. Chodź, Misia, wejdziemy do środku się rozpakować. Zapraszam Państwa. Wchodzimy. Oj, oj, oj. Rozpakujemy się. Pewnie, że się rozpakujemy. Dzień dobry. Czekaj. Gdzie się rozpakujemy? No nie, możemy się tu rozpakować. Możemy się rozpakować gdzieś tam? Tak. No, gdzie chcecie? Co mi się tutaj mają? Fajny kącik dla dzieci jest zrobiony. Więc na spokojnie możemy popatrzeć sobie w menu bukowej chaty. Kiełbaskę można samemu usmażyć. Kiełbaskę same smażymy w tamtym miejscu. Kiełbachę. Fajne rozwiązanie. Bo dzieci też mogą smażyć. A my, tato, co robimy? Smażymy kiełbasę czy co? Jest tu ser czeski. Są zupy, kwaśnica, żur i pomidorowa. Jest pstrąg, żebra w piwie. Mnie ten cycek po góralsku kusi. Może by wystawić. Ser po czesku, kiełbasa właśnie. Bigos, grillowane. Placki ziemniaczane. Ciupagi z kurczaka dla dzieci. I naleśniki. Także jest w czym wybierać. Herbata, kawa. No. My się na pewno na coś skusimy. Dawno tu nie byliśmy i zapomnieliśmy tak naprawdę, jak tu jest ładnie. A jest bardzo klimatycznie. Tato już zapodał kiełbasę, którą można sobie samemu usmażyć. To nasza. Jest dużo miejsca, no nie? W zimę. Nie? W zimę to już raczej nie znajdziesz. W zimę nie znajdziesz miejsca. Wyciąg jest. No to zawsze wcześniej można już sobie zarezerwować, nie? Zaplanować. Tam chyba są gdzieś na dole się wchodzi do pokoju chyba, nie? Tu jest. Nie, teren prywatny prosimy nie wchodzi tu. A, tu jest pokój, no. Zerkniemy szybko. No. Szybko zejdziemy, wejdziemy do pokoju. Fajny. Nas wygonili tutaj po godzinie by nas wygonili. To przyjedziemy sami, dobrze? Nie z naszymi znajomymi. Bardzo fajne pokoiki. Wystarczające. Pokój 33, pokój 32 tutaj jest. Także w bukowej można się zatrzymać na nocki.
tutaj widać jest tych pokoi więcej, dużo więcej. Nigdy tu nie spaliśmy. A mieszkamy tak blisko. Co Seweryn otworzył? Ziemniaki! Z serkiem! Jaki to serek? A tato co ma? Też pięknie to wygląda. Smażony ser. A jeszcze nam się piecze kiełbasa, nie? Smacznego! O! Dobrze, ciszej. Wyszliśmy, zjedliśmy obiad. Pyszny był obiad, no nie? Misie? Pyszny. Super, bardzo polecamy, nie? Świetny. A jeszcze tutaj przyjdziemy. Jeszcze tutaj przyjdziemy, pewnie, że przyjdziemy. I teraz pod kolejną górę idziemy. Seweryn już nie ma siły. I Misia tak samo. Trzeba im pomóc, tak? Ale my jeszcze biegniemy z Misią, zobaczcie. Miśka, fajna była wycieczka? Tak. Tak. Nie. O nie, Seweryn już jest zdenerwowany. Na rączki. W tą stronę jest ciężej, no nie Miśka? Bo jest pod górę. O. Ale my z Misią mamy patent. Raz, dwa, trzy. Brawo! Jeszcze raz, jeszcze jednego szukamy. Dobra. Raz, dwa, trzy. O! Super! Ekstra! I już wychodzimy. Dałyśmy radę, no nie, Miśka? Bardzo dzielna jesteś. Super. I zobacz. Kto tu znowu jest? Sowa! Tak? Jest! Papa Sowa! Opa, opa! No i co? I lecimy do auta, no nie Misia? Tak, wycieczka bardzo udana, nie? Na górze było cieplutko, świeciło słońce. I lecimy teraz na parking. Parking! Czego? Powiedz pa! Ha ha!